Cóż mogę powiedzieć? Jeszcze w nas wszystkich na pewno siedzą głęboko emocje po takim spotkaniu. Gratulacje oczywiście dla drużyny z Chorwacji, zasłużenie ten mecz wygrali. Jedyne, co chyba dzisiaj nie zawiodło, to jak zwykle nasza publiczność, która wspierała nas od początku do końca. Byliśmy dobrze przygotowani do tego meczu. Wiedzieliśmy, że drużyna z Chorwacji żyje szybkim kontratakiem. Manuel Strelek, Iwan Ciupić. Znaliśmy bardzo dobrze te nazwiska. Niestety dzisiaj zbyt wielka ilość naszych błędów w ataku pozwoliła im się napędzać i traciliśmy często bardzo łatwe kontry. Cóż, jedyne co możemy powiedzieć, to przepraszamy naszych kibiców, naszych fanów, którzy nas do końca wspierali. Jeszcze jeden mecz przed nami i musimy te 60 minut w pełni wykorzystać, chociaż wiemy, że i tak nie będzie to wystarczające dla nas rehabilitacja.